Dziś w programie nie będzie mięsa, ale schabowe będą. Olga Tokarczuk rozmawia z bobrami. A oprócz tego... Jest nas, co tu dużo ukrywać. Trochę dużo. Ludzkość zamiast zapisać się na warsztaty samodoskonalenia i tantrycznego szydełkowania narobiła sobie dzieci. A każde takie dziecko trzeba gdzieś zawieźć, na karate albo na konie. Każde takie dziecko trzeba odziać i napoić, trzeba wsadzić je w samolot i pokazać mu inne kraje. Każdemu takiemu dziecku jakaś babcia mówi: mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Przez to ciągle są korki. Człowiek ciągle się spóźnia na spotkania aktywistów albo na aborcję. Wszędzie jest bardzo dużo krów, które puszczają bardzo dużo bąków. Zagrożone gatunki owadów giną pod butami wycieczek szkolnych. I wszędzie jest wrzask, wszędzie harminer, bieganina i rwetes. Przez co nasza planeta jest obciążona bardziej niż gospodyni domowa podczas tygodnia okazji w Biedronce. Dlatego wielu uważa, że za dużo już tego, trzeba coś zmienić, jakoś nas wszystkich tak trochę ograniczyć. Ja od dłuższego czasu proponuję oczywiste rozwiązanie, czyli całkowitą delegalizację młodzieży. Skoro trzeba trochę jakby odciążyć naszą kulę ziemską, to dlaczego nie zacząć od grupy najmniej produktywnej i najbardziej roszczeniowej? No ale mnie oczywiście nikt nie słucha. Stowarzyszenie Miast C40 Cities lub C40 Cities, do którego należy m.in. Warszawa, ma inne rozwiązanie i na razie nie planuje akcji wysiedleń z planety, ale proponuje, żeby każdy z nas był bardziej trochę taki ograniczony. Jak jednak mówi Paweł Szypulski z Greenpeace Polska, dzięki temu wszyscy będziemy szczęśliwi. Cel taki idealny, nie, ten ambitny, przepraszam, to jest taki, żeby zlikwidować w ogóle nabiał, żeby państwo nie jedli mleka, jajek. Ambitny, tak. Tak, natomiast taki cel progresywny jest taki, żeby to sprowadzić do poziomu szklanki mleka dziennie i... Ja nie wiem, czy da się zrobić taki plasterek. 16 gram sera mi wyszło. To bardzo cienki był plasterek, rzeczywiście. Jeden cieniutki plasterek sera. Dobrze, to już odpowiadam, bo... Jajek nie jemy. Dlaczego mniej samochodów, dlaczego mniej nabiału, dlaczego mniej mięsa? Dlatego, żeby żyło nam się w miastach, które są zdrowsze i bezpieczniejsze i lepsze dla życia. Bo w tym momencie... Nie, no będzie znacznie lepsze życie. Nie będziecie jedli ludzie mięsa, nie będziecie jedli jajek i mleka, nie będziecie, proszę państwa, latali samolotami, to znaczy raz na dwa lata możecie i nie pojeździć prywatnym samochodem. Będzie wam lepiej. Otóż tak, ponieważ będziecie żyli w miastach, które będą bezpieczniejsze, tak jak powiedziałem, nie będziemy ginąć w wypadkach drogowych, będziemy mieli mniej chorób układu krążenia, będziemy co więcej, nie musimy, i to jest najważniejsze, nie będziemy jedli mniej smacznie na przykład. A mnie ten pan przekonał. Będziecie państwo zadowoleni. Politycy PO szybko pospieszyli poinformować, że to są tylko takie tam tabelki. Różnie ludzie mają takie tabelki i sobie coś tam wpisują do tych tabelek. Ale Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w odpowiedzi na pytania Dziennika Gazety Prawnej stwierdził, że owszem, rekomendacje C40 są dla urzędu inspiracją, bo cytuję: istnieje konieczność ograniczenia poziomu konsumpcji i wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, promowania diety wegetariańskiej czy ograniczenia liczby prywatnych samochodów w mieście. Gospodarka obiegu zamkniętego brzmi zachęcająco. Ostatecznie z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Zamiast jesteś tym, co jesz, jedz to, co już ktoś inny wcześniej zjadł. Ale Krzysztof Śmiszek mówi, że nie ma się czego bać, bo to są tylko takie... propozycje. Od razu dementuję to, co mówi pan redaktor Fiołek. Będzie schabowy, będzie wszystko to, co chcemy. Tego typu raporty pokazują, w jakim kierunku zmierza świat. Zmierzamy w kierunku katastrofy i jeżeli się nie ogarniemy, jeżeli dalej będziemy tacy rozpasani w tym naszym korzystaniu ze świata, to naprawdę niedługo ten świat się skończy. Taki raport, czy takie plany dotyczące na przykład spożycia maksymalnie 2500 kalorii dziennie oznaczałyby, że nie wiem, będą racje żywnościowe, nie, albo kartki to, na mięso. No, ja rozumiem, że jest jakaś grupa naukowców, aktywistów, którzy pokazują różne ścieżki. Natomiast w XXI wieku nikt nikomu nie będzie wydzielał kalorii. W złym kierunku jako świat. Niektórzy proponują radykalne rozwiązania, ale na podstawie tych radykalnych propozycji możemy budować jakiś konsensus. Będzie schabowy, będzie wszystko,
ale zmierzamy w kierunku, żeby nie było. Ale nie będzie wcale mniej smacznie. Ja mam jednak pewne problemy w zrozumieniu tego, na czym ma polegać ten nowy, wspaniały świat. Szczególnie, jeśli założenie jest takie, że ja i państwo mamy być zdrowi i szczęśliwi z tym panem i mieć konsensus z tym panem. Ale może to jest kwestia zmiany perspektywy. Musimy otworzyć umysły. Na przykład nasza noblistka Olga Tokarczuk uważa, że nasze dyskusje wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby uczestniczyły w nich ryby i bobry. Fakt, że wszyscy się mieszkając tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, mamy do rzeczy Odry w swoich żyłach, w swoim ciele. Nasze ciała składają się w 90% z wody i to jest woda z tego do rzeczy. To jest woda, która tutaj istnieje, która nas ożywia, którą my jakby zwracamy potem do środowiska i w ten sposób jakby naturalnie współżyjemy z tym do rzeczy rzeki. To było duże dla mnie odkrycie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że jesteśmy częścią tego rzeka, częścią tego czegoś, co nazywamy rzeką. Chcę wyobrazić ryby, które żyją w Odrze i ich punkt rozpoznawania tej rzeki byłby zupełnie inny. Byśmy zaprosili tutaj do tej dyskusji ryby, bobry, ptaki, które tam mieszkają. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Ich opowieść byłaby fascynująca i zapewne inna, nieludzka, ale równie potężna i równie znacząca. Za co dostała Nobla, Olga Tokarczuk odkryła, że człowiek składa się z wody, potrzebuje wody do życia, a jak coś z niego wylatuje, to często to też jest woda. Ciekawe jest też to, że Olga Tokarczuk odkryła tę prawdę, jak mówi, dość niedawno. Można więc zakładać, że jej wcześniejsze wypowiedzi, a być może także inne wypowiedzi, które słyszeliśmy dzisiaj, były efektem poważnego odwodnienia. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem jest pan redaktor Jacek Liźniewicz. Prawie zapomniałem, jak pan się nazywa. O, niedawno nie było. Dawno pewnie pan, żeś myślał o zaproszeniu jakiegoś bobra. Pewnie myślałem. Właśnie tak chciałem powiedzieć, że na początku mówię, bez sensu mówi ta noblistka nasza, z całym szacunkiem, tak. Ale potem spojrzałem na pana i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście nasza dyskusja nie byłaby ciekawa, gdybym zaprosił jakiegoś bobra. Proszę pana. Moim zdaniem byłaby dosyć ciekawa, można by było spytać o twardość drewna. Oczywiście. Można by było właściwie też poruszyć temat stomatologii. Bobry to bardzo ciekawe zwierzęta pod tym względem. Tak jest. Zęby rosną przez całe życie. Wspaniale. No. Mamy znaczy, się dużo ja do nauczenia od tak, bobrów. Proszę pana, ja się jak następnym razem pójdę do księgarni i będzie stała wystawiona książka Olgi Tokarczuk, to powiem, że to jest taki rodzaj, jak to można powiedzieć, jak patriarchat to jest dominacja mężczyzn, to dominacja ludzi, proszę pana, na rynku księgarskim. Nie wiem, jakby się nazywała, w każdym razie zażądam, żeby więcej literatury bobrów, proszę pana, promować. No tak, i jeszcze borsuka. I właśnie chciałem zapytać, pan, jak, aż samo się ciśnie to na usta, tak. Musi pan przyznać. Jakby jak ona mówi o tym, kogo można by zaprosić do tej dyskusji, to można, pewnie, że borsuka. To można by zapytać, kogo by jeszcze chciała zobaczyć w tej dyskusji, prawda? Czy na przykład może... No borsuka, czy by nie chciała zobaczyć, czy by może nie chciała. Wiadomo, jak państwo nie wiedzą, jakiego borsuka, to niech państwo wpiszą sobie w wyszukiwarkę Google. Czy chciała pani zobaczyć borsuka? Czy widziała dokładnie pani naszego borsuka? Lub ewentualnie jakiś występ Pumy, prawda? Znanej też. W każdym razie, proszę pana, zastanawiające jest to... Rozmawialiśmy trochę, nie ukrywajmy, przed programem o tym. I też chyba, ale to tutaj z tych wypowiedzi to Krzysztof Śmiszek jest taki, bym powiedział, bardzo ciekawym przypadkiem. Bo on tak mówi, dążymy do katastrofy, trzeba się ogarnąć, tutaj mocno jednak zacisnąć pasa i działać. Po czym wsiada w samolot i sru do Brukseli. Nie? I to w ogóle no, proszę pana, wspaniale ale... się z tym miewa, nie? Proszę pana, na wojnie... o planetę, czasem trzeba spalić trochę diesla, można powiedzieć. Taka jest logika tej sytuacji. Natomiast ja się zawsze zastanawiam, dobrze, załóżmy, że jest antropogeniczne ocieplenie klimatu, prawda? Co do tego, załóżmy... No jest jakiś jest konsensus, powiedzmy. Dobrze, załóżmy. Znaczy nie zakładajmy, no jakiś konsensus istnieje i tak dalej. Ja nawet nie mam zdania w tej kwestii.
Ale ja się zastanawiam, skąd jest taka pewność w tych ludziach, że oni wiedzą, jak to rozwiązać, wie pan? Tak, bo... to jest niesamowite, ale i to jest jakby pewność, że to się uda. Nie? Tak. Że to, ja mam wrażenie, że to jest tak skomplikowany problem, że tylko się, co by człowiek nie zrobił, to i tak się nie tak. uda. Nie? Znaczy jakby, ja bym proponował zacząć od prostych jakichś rzeczy, nie? Tak jakby namówić producentów odkurzaczy, żeby jedna rura do drugiej pasowała, nie? Wtedy można by mieć przez całe życie jedną rurę, nie trzeba by było... Tak jest, proszę. Albo... Ale gdzie to? No nie da się. Od 20 lat tak się nie da, nie? No dokładnie. Czyli mamy generalnie, proszę pana, że okazuje się, że nie możemy mieć na przykład takiego dobrego lekarstwa na zgagę. Mamy pewne tak. takie, które trochę działają, ale takich jest wiele tajemnic. Na przykład nie wiemy, dlaczego inflacja jest większa, niż się wszyscy spodziewali, ale jesteśmy w stanie, ci ludzie, tak. nawet ten pan w sweterku, ten pan Paweł, z Greenpeace. Nie, ale to jest jeszcze w ogóle jakby badać że świat. Że ochłodzimy planetę, to jest tak, do zrobienia świat, bez problemu. Świat przyrody, jakby w ogóle patrzeć na to, ja im więcej jakby czytam, poznaję, tym więcej pojawia się pytań, na które nie znam odpowiedzi. No nie wiem, no właśnie chociażby jak ten gołąb tam wraca do gniazda i co wykorzystuje. Znaczy co, pan nie wie, jak gołąb wraca do gniazda? Nie wiadomo, jak na jakiej, no jak to, na jakiej zasadzie on znajduje drogę. A jak znajduje drogę? Bo ja chciałem powiedzieć, tak, że, lata, że, no to wiadomo, że wraca, może też wraca gołębiem, tak. prawda, można powiedzieć. Ale tak. na przykład tajemnica, wielka tajemnica Morza Sargasowego, jak te ryby głupie stamtąd tak. malutkie wracają do tych rzek i skąd one w ogóle wiedzą, że mają wracać. Może ktoś im... No, może ktoś im powiedział. Najprawdopodobniej. Może bobry im powiedziały, proszę pana. Pewnie bobry. Odbyły ryby dyskusję z bobrami i się dowiedziały. Tak po jest. Drodze pytają bobry, może to by była jakaś logiczna odpowiedź. Ale no jest szereg, cały czas odkrywamy na przykład nowe gatunki. Tak? No tak. Każdy gatunek jest... Nie, ale to się albo, proszę pana. Albo nie wiem, o świecie wirusów. No gdzieś tam Chińczyk niedawno zjadł nietoperza na targu w Wuhan i byliśmy trzy lata kryzysu. Tak. No i ci ludzie przechodzą i mówią, ale za to w 2100 to będzie, taka temperatura. Na pewno cieplej, I wtedy to będzie a jak zjemy mniej sera, to będzie zimniej. Także tak. to wszystko jest wiadome. Ale tak. jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, proszę pana. Wie pan co? To jest tak, że ci ekologowie mówią i może mają rację. Na przykład ktoś, kto wyciąć drzewa gdzieś, nie? To oni mówią tak, ale nie, bo w tym ekosystemie jest taki żuczek, to się nazywa, pan mi kiedyś opowiadał o takim żuczku, zgniotek cynobrowy. Zgniotek cynobrowy, jak to on wywali cały ekosystem, bo tego zgniotka je ptaszek, tego ptaszka zje tam jakiś większy ptaszek, tego większego. Pachnica dębowa się pachnica tutaj. Dębowa i to wszystko się rozreguluje. Ale jak chodzi o system ludzkiej ekonomii, proszę pana, to można całe zlikwidować dział hodowli, proszę pana. Jakoś ci ludzie sobie znajdą pracę, będzie, przecież będzie, nie ma problemu. Tak. To wszystko będzie na pewno działać, nie? Samochody, cały przemysł samochodów zlikwidujmy. Też mi się właśnie wydaje, że trochę jest tak, że to, jak im bardziej się temu aktywizmowi przyglądam, to jest dział, myśl globalnie, a interesy rób lokalnie, tak? Czyli no przecież z perspektywy sensowności na przykład inwestycji w energetykę, nie? Mhm. Wychodziłoby na to, że no na przykład trzeba by wyprzedzać technologicznie pewne społeczeństwa. Czyli gdzieś w biednym kraju, w Afryce, no ludzie zaczynają powiedzmy kupować pralki, no to żeby ten rząd już nie budował tej kopalni na węgiel, tylko może tam byśmy postawili wiatraki, panele fotowoltaiczne, po to, żeby oni już mieli tą czystą energię u źródeł, a nie tak jak my z syfiastej musieli przechodzić na to. No nie, no ale przecież nie o to chyba chodzi, nie? No chodzi o to, żeby były pieniążki, interes no się tak, kręcił. Proszę pana. Ale i wszystko szło. No. Też jest jedno hasło, bo jak my tutaj mówimy, że nikt nie wie, czy to zadziała, czy to coś zmieni i tak dalej, czy to będzie dobre lekarstwo na to, to wtedy zawsze pojawia się ten argument, jak tutaj obydwaj panowie to mówili, no, że trzeba jakieś propozycje przedstawiać, bo sytuacja jest krytyczna. Czyli jak nic nie zrobimy, proszę pana, to się nic nie zmieni. Tak. Ale to jest trochę tak, przepraszam, że powiem, że to jest tak, jakbyśmy zawieźli na przykład samochód do warsztatu i tam, nie wiem, co w samochodzie się może zepsuć, resory tak. na przykład, czy amortyzatory się nam zepsuły, a na przykład mechanik zacząłby z takimi kastanietami biegać dookoła i my mówimy, panie, ale co pan robi? A on mówi,
jak nic nie zrobimy, to się nic nie zmieni, prawda? No tak, to jest mniej więcej, ale też ten faryzeizm tych, tej argumentacji, ja to bardzo mi się teraz podoba, bo jest inba o to, czy wiatraki to trzeba stawiać i czy one są ekologiczne, bo ptaki się o nie zabijają. Mhm. No i mówią ci tacy aktywiści, którzy tam generalnie wzięli najczęściej pieniądze po to, żeby tutaj promować te wiatraki, no bo tak tam się mniej więcej odbywa. No to oni mówią, no tak, ale no taki wiatrak wprawdzie wpadają tam ptaki, ale i tak więcej koty zjadają tych ptaków. Czyli generalnie wychodzi na to, że każde źródło energii jest jakby tolerowane w momencie, kiedy na przykład, no nie wiem, kota, współczynnikiem kota albo, tak jest, albo coś w tym stylu. Ale jak się, ale nie daj Boże zastosować tą logikę, no powiedzieć, no tak, Polska emituje, może nawet sporo, no ale Chińczycy więcej. Tak jest. Albo no ja nie, to takich nie można, takich porównań ja robić. Ja jem tylko trochę sera, ale inni wiedzą, nie wolno. Trzeba coś zmienić, proszę pana. Trzeba zmienić. I zacząć od siebie. Skoro jesteśmy przy wiatrakach, proszę pana, to chciałem pokazać panu filmik, który nagrała Marianna Schreiber. I ten filmik generalnie jest pod nazwą, czy takim pod hasłem, pod tytułem Czy słyszy wiatrak? Czy ktoś kiedyś słyszał wiatrak? Pozobaczmy to. Stoją właśnie około 24 metrów od wiatraka. Specjalnie dla niektórych posłów nagrywam jego przerażający dźwięk. Uwaga! Strach się bać. Przekonany został pan? Tak, znaczy to szczerze powiedziawszy jest bardzo zabawna ta cała dyskusja, ale no też jest trochę tak, że ludzie se mieszkają na wsi często, gęsto. To jest ich wybór, bo lubią na przykład mieć ciszę, nie? Tak. No lubią po prostu, no nie wiem, specjalnie nie idą, nie wiem, na łatwiejsze życie gdzieś może do miasta, może by tam mogli na etat pójść, no nie wiem, DFS 24 albo TVN-u mogliby tam coś robić. Co tak się czepia DFS 24? No dobrze, no niech pan mówi. Albo do Niezależnej, albo gdziekolwiek, albo do każdej innej roboty, do Telewizji Republika. Ale zostali na tej wsi, bo między innymi ich wartością jest cisza, tak? No więc dlaczego ktoś ich przekonuje, że jak im coś robi hałas, to ma prawo im hałasować? Znaczy, bo będą zdrowsi, proszę pana. Bo planeta umiera, proszę pana. No tak, no ale... mają prawo, moim zdaniem mają prawo trochę żyć w ciszy. No, gdyby chcieli hałasu, to by się przeprowadzili do miasta. No. Wie pan, mi się wydaje, że z tym wiatrakiem to jest tak trochę jak z małżeństwem. Nie mówię, że z małżeństwem z Marianną Schreiber, ale z kobietą lub z mężczyzną. I na przykład... Proszę pana, że ja na przykład mogę robić, na przykład bym miał taki zwyczaj, że robię tak i pan powie, to za głośno, że komuś to przeszkadza, ale proszę pana, dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Chyba, że nie wieje, bo wtedy... Chyba, że nie wieje, to wtedy, a jak wieje mocniej, no to wie pan. No ale rzeczywiście to jest argument za tym, że generalnie w hałasie... W mieście hałas większy, w mieście no jest generalnie faktycznie no, w porównaniu do tych wiatraków to jest dużo większy. No. No tak, bo w mieście jest dużo małżeństw, dużo ludzi generalnie. Dużo się dzieje generalnie. Proszę pana, jest dużo samochodów. Dawno nie było, wie pan kogo w tym programie? Lecha Wałęsy. Proszę pana. O, to wielka strata. I Lech Wałęsa, proszę pana, jeden z jego ulubionych moich, znaczy dla mnie, jeden z jego ulubionych przemówień Lecha Wałęsy, moich ulubionych, to są te, kiedy jego słowa są tłumaczone na język hiszpański, bo to dodaje sprawy takiego jakiegoś abstrakcyjnego jeszcze waloru. To materiał numer 3 bym poprosił tak szybciutko. Ludzie będą trudni w porozumieniu się. Zawsze silniejszy będzie zabierał trochę temu słabszemu. Więc ja proponuję, by w związkach zawodowych powstawały programy. I byśmy wykorzystali komputery do pomocy w rozwiązywaniu problemów. I na takim spotkaniu pierwszy będzie problem taki. Stoi 10 komputerów. Wybierzmy jeden, który nam pomoże porozumieć się. Drugi problem. Czy każdy przygotował to, co by sobie życzył? Stoi 10 komputerów, wybieramy jeden, który nam pomoże.
Muszę przyznać, że ja kiedyś właśnie pamiętam, jak byłem chory i miałem gorączkę i trafiłem akurat na wywiad Lecha Wałęsy, tak. Jak on właśnie o tych komputerach mówił, że będziemy tam wrzucać jakieś propozycje i ten komputer będzie znajdował, bo to nie jest nowa koncepcja. To już trwa latami. Jako, z obcych na komputery przyszedł tak, tych Wałęsa. I rzeczywiście te koszmary się później śniły straszne, jak sobie człowiek... Ja mam wrażenie, że Lech Wałęsa jest jeden z tych wynalazców, że mówi, że wynalazł taki telefon, który może leczyć wszystkie choroby na przykład, że tylko się wpisuje w aplikację i ludzie mówią, dobra, a jak to działa? Mówi, ja nie wiem, jak to działa, ale niech to inżynierzy już wymyślą. Ale kto wie, może tak będzie, że kiedyś, że te wszystkie, że sztuczna inteligencja zastąpi tą prawdziwą. No, w wypadku Lecha z Wałęsy to naprawdę jest to jakaś nadzieja. Ale Lech Wałęsa twierdził w jednym ze swoich wielu wyjaśnień, bo musimy kończyć, panie Jacku, że twierdził, że Bolek to była nazwa magnetofonu, proszę pana, czyli być może Lech Wałęsa to jest po prostu maszyna. Jakby Lech Wałęsa tam nadał temu komputerowi swoje propozycje, to myślę, że na pewno byłoby to mądrzejsze, to co by wypluł z siebie ta sztuczna inteligencja. Na pewno. Dobrze, panie drogi Jacku, bardzo dziękuję za tę wizytę. Pięknie sobie tutaj porozmawialiśmy. Ja z państwem już się żegnam, widzimy się z poniedziałek. I mnie proszę państwa nie przezywać w internecie, bo ja załatwię, że państwo nie będą nawet mieli 16 gram sera do zjedzenia na następne śniadanie. Do zobaczenia.